Cześć! W odpowiedzi na Wasze komentarze postanowiłem nagrać instrukcję, jak prawidłowo zamontować chłodzenie Spartan 4 lub Spartan 4 Max na procesorze z socketem AMD. Oglądajcie! Zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa najpierw należy odłączyć zasilanie za pomocą przycisku na zasilaczu, a następnie odpiąć przewód zasilający. Ważnym elementem, który jest często pomijany, to rozładowanie kondensatorów i zwyczajny upust napięcia ze wszystkich elementów komputera poprzez wciśnięcie po prostu przycisku zasilania. Jak widać, całkiem sporo napięcia pozostało w różnych elementach płyty głównej. Przystąpmy teraz do demontażu stokowego chłodzenia procesora. Pamiętajcie o tym, że chłodzenie jest przykręcone bezpośrednio do backplate'a, czyli jeśli odkręcimy wszystkie śruby i zdemontujemy cooler, backplate po prostu odpadnie, ponieważ nie jest on w żaden sposób przykręcony do płyty głównej. Zalecam wykonywać to na leżącym komputerze. Po zdjęciu chłodzenia warto od razu wstępnie wyczyścić procesor, żeby nie ubrudzić się podczas montażu elementów nowego chłodzenia. Po wstępnym wyczyszczeniu przechodzimy do montażu odpowiedniego adaptera dla procesora AMD. W przypadku Intela dostajemy inny zestaw montażowy. Jego instalacja jest praktycznie taka sama. Jeśli macie płytę główną na wierzchu, będziecie mieć lepsze dojście. Ja montuję to bez wyciągania z obudowy, więc muszę wspomóc się drugą ręką. Jedną ręką trzymam backplate, a drugą próbuję złapać śrubkę od przodu. Trudność polega na tym, że jednocześnie musimy zamontować plastikowy dystans. W momencie, gdy uda nam się złapać dwie przeciwległe śruby, zalecam, aby nie przykręcać od razu śruby do końca. Kontynuujemy montaż pozostałych podkładek, centrujemy i dokręcamy. Kolejno pora na ponowne czyszczenie procesora i nałożenie pasty termoprzewodzącej. Nakładamy nowy tower na pastę i procesor, minimalnie przesuwamy na bok tak, aby pasta dopasowała się do powierzchni, a następnie delikatnie łapiemy jedną i drugą śrubę. Każdy ma swoją metodę montażu pasty termoprzewodzącej, dlatego nie chciałbym tutaj nikomu nic sugerować. Na zmianę dokręcamy co kilka obrotów tak, aby chłodzenie równomiernie osiadło i nie wycisnęło nam pasty bokiem. Na koniec został nam montaż wentylatora i podłączenie przewodu zasilającego do płyty głównej. Możemy teraz podłączyć ponownie zasilanie i uruchomić komputer. Po wymianie pasty dobrą praktyką jest jej wygrzanie, czyli kilkunastominutowe pełne obciążenie procesora, jednocześnie sprawdzające, czy jego temperatury pod obciążeniem i spoczynku mieszczą się w założonych normach. Jeśli jest wszystko ok, to oznacza, że prawidłowo wymieniliśmy nasze chłodzenie procesora. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnego filmu. W razie pytań pozostaje do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dajcie znać, czy macie jakieś przydatne wskazówki dla osób, które wykonują to po raz pierwszy. Dziękuję za uwagę. Cześć!